do żywiołów, z którymi tradycyjnie zmagamy się na ścieżkach historycznych tajemnic, a więc głównie deszczu, zimna i błota, dziś dorzucimy jeszcze jeden – morze. Opowiemy więc o tajemniczych wojownikach wychodzących z głębin nocy i mgły. Musimy zaznaczyć, że jest to broń całkowicie naszej polskiej rodzimej konstrukcji. Lata jakie? Po druga połowa lat 70. W zupełnie nowych sensach odczytamy sakramentalne zdanie z wrześniowych komunikatów wojennych. Westerplatte wciąż walczy. Westerplatte jest przede wszystkim jednym z tych niewielu polskich symboli, który jest rozpoznawalny na całym świecie. Definitywnie zakończymy drogę wojenną samolotu Kant, meldując, że to, co zostało z maszyny, powraca już na zawsze do bazy. Nieodmiennie zainteresowanie wszystkich, kiedy pojawia się na plaży, to jest tajemna broń układu warszawskiego. Można tak nazwać, jest to tajemna broń układu warszawskiego, ale musimy zaznaczyć, że jest to broń całkowicie naszej polskiej rodzimej konstrukcji. Lata jakie? Po druga połowa lat 70. to jest. Czemu to miało służyć? To było przeznaczone dla naszych powiedzmy morskich komandosów. Kiedy wyścig kalibrów luf morskich, armat i licytacja w grubościach pancerzy sięgnęła absurdu, szybko odkryto, że dla morskich gigantów śmiertelnym zgoła zagrożeniem mogą być małe grupki dywersantów, przenikające niepostrzeżenie do wojennych portów, omijające sieci zagradzające drogę łodziom podwodnym i zakładające miny magnetyczne poniżej linii wodnej. Te grupki potrzebowały czegoś w rodzaju podwodnych skuterów. Taka miniaturowa łódź podwodna. Miniaturowa łódź podwodna dla komandosów. Tego typu urządzenia pojawiły się gremialnie pod koniec II wojny światowej. Przodowali tutaj właśnie w tym i największe, najbardziej znane akcje są akcje włoskie, można powiedzieć, gdzie jest ich słynny atak na okręty angielskie w Aleksandrii. Ta kabina jest hermetyczna? Nie. To jest pojazd. Zatapia się to wszystko. Tak, to jest pojazd typu mokrego. Tu wszędzie jest, wlewa się woda, a nurek oddycha za pomocą powietrza z butli tlenowych. Początkowo budowniczowie takich pojazdów szli w kierunku miniaturyzacji łodzi podwodnych, likwidując aparaty torpedowe, artylerię, redukując załogę. Prawdziwy przełom przyniósł rozwój sprzętu do swobodnego nurkowania, co pozwoliło budować pojazdy całkowicie zatapiane i rozwój nowych typów akumulatorów, powoli zastępujących tradycyjne ołowiowe. W tej chwili jest to już rekonstrukcja pojazdu oryginalnego, ponieważ nie zachowało się w całości. Tutaj jest około 50-60% oryginału i dodatkowo zostały zmodyfikowane wszystkie układy zapewniające tutaj żywotność tego pojazdu i dla bezpieczeństwa. Na razie rozpoznaję tylko jedną rzecz, czyli busole, tak? Busole, kompas. Kompas. Jest kompas. To są elementy sterowania. Tutaj lewo, prawo, więc zanurzenie, wszystko jest. Dodatkowo tu mamy bojkę bezpieczeństwa, nadmuchiwaną zewnętrznie z butli, zbiorniki balastowe oraz butle ze sprężonym powietrzem. Jaki zasięg to miało? Około 25 km. To dosyć dobry pojazd. Dosyć dobry pojazd, tym bardziej, że zasięg myślę, można było spokojnie przy obecnej technologii można było dosłownie zwiększyć, bo tutaj jest napędzany elektrycznie, zamiast akumulatorów. Wymiana akumulatorów na wydajniejsze i zasięg byłby większy, a pojazd jest napędzany elektrycznie, silnik jest tutaj oryginalny z tego pojazdu. Ciągle mało jeszcze wiemy o ofensywnym obliczu doktryny wojennej Układu Warszawskiego, ale logika podpowiada, iż celem dla podwodnych dywersantów miały być cieśniny duńskie, nieosiągalne dla normalnych jednostek podwodnych, dosyć płytkie i mające skomplikowaną linię brzegową. Nie wiemy, jak wyglądał okręt baza dla tych miniaturek, aczkolwiek wiemy, iż rozważano użycie do tego celu normalnych łodzi podwodnych.
była sformułowana tutaj tak zwana nasza Formoza, gdzie była to grupy specjalne płetwomórków marynarki wojennej i on miał być na ich wyposażeniu. I tutaj mamy gdzieś twórcę tej jednostki, pana komodora Rembisza. Dzień dobry, telewizja Lublin, Adam Sikorski. O tej jednostce nie słyszeliśmy my, cywile, zbyt wiele. Niech pan nam coś o tym opowie. To jest dużo mogę powiedzieć, ale panowie nie puścicie tyle, bo nie macie tyle nie ma czasu. Cenzury, nie ma już cenzury. Cenzury nie ma. Tyle zadań różnego rodzaju było, że... No te najbardziej one się, atrakcyjne. Tak, najbardziej to było przede wszystkim dojście do obcej jednostki, do okrętu, do portu w sposób tajny, żeby nikt nie wiedział, że tam... No takim maleństwem nie było trudno. No, to płetwonurek wszedł, miał urządzenia nawigacyjne, miał hydrolokator, wiedział jaka głębokość, gdzie płynie. No i wchodzi do portu, stoi okręt, czy na redzie na przykład, tak jak tutaj mamy w tej chwili żaglowiec stoi. No to dla płetwonurka nie było problemem, gdyby został, bo on był przygotowany do wodowania. A gdzie były jego zęby? Czym kąsał? On, to płetwonurek, ten nie miał uzbrojenia, ten był tylko środkiem, tak jak samochód, pojazd. Transport. Tak się nazywał, pojazd podwodny, tak on miał nazwę. A płetwonurek miał uzbrojenie, to jest jakie on miał uzbrojenie, to zależy od tego, jakie miał zadanie. Wykonywał. Miał miny, miał ten i ten. Przy czym trzeba zaznaczyć, że głównym zadaniem grup specjalnych tych naszych płetwonurków było prowadzenie rozpoznania, a dopiero na drugim miejscu działań dywersyjnych. Musicie państwo wziąć pod uwagę, że na przykład wszyscy mówią teraz z kosmosu, sputniki są, wszystko widzą. One widzą, jak jest słońce i pogoda. Jak nie ma pogody, nie, tu nic nie zobaczy przecież. Są chmury, zasłaniają i to musi ktoś później dokładnie zobaczyć, co to jest, bo przeciwnik maskował okręty. Z czasu II wojny Niemcy tu stali, te krążowniki, które stały niemieckie, to były zamaskowane. I to Amerykanie, Anglicy bombardowali Gdynię na ślepo, bo nie wiedzieli, co jest co, gdzie jest faktycznie... Gdzie dzisiaj stoi. Ten pojazd powrócił znowu do sprawności technicznej, jakieś wzruszenie. Absolutnie, dla pana z tego tak. Wynika. Kilka egzemplarzy zrobiono, ale końcowej serii nie wykonano, dlatego że nie było potrzeby. Zmienił się układ. Układ warszawski się rozpadł. Tak. Na NATO już nie było po co uderzać, bo należeliśmy do NATO. No i teraz ten pojazd na szczęście nie został rozbity młotkiem. Czy dzisiaj zobaczymy tą jednostkę tak? pływającą? Właśnie w tej chwili, no. Tylko że ze względu bezpieczeństwa przygotowanie tej jednostki trochę trwa. Widzę, cały tłum kolegów tak. asystentów. Mamy tutaj operatora, pana właśnie Mariusza, głównego właściciela pojazdu oraz kolegów tutaj zabezpieczających jego.
Przez długi czas Westerplatte było takim pięknym, szczytnym hasłem, ale hasłem tylko werbalnym, prawda? Nie miało materialnego kształtu. To jest sprawa taka, że Instytut Westerplatte właściwie żyło przez krótki czas 1 września na każdą coroczną rocznicę wybuchu II wojny światowej i przez pozostały okres czasu właściwie było martwe. Ta ekspozycja muzealna, która tutaj funkcjonuje, ona jest czynna zaledwie przez 6 miesięcy, a dzisiaj, nic nie ma. A dzisiaj w niedzielę, kiedy się pojawiamy, są armaty, jest broń, jest obsada tej składnicy tranzytowej. No to jest widać chociażby po zainteresowaniu ludzi, którzy obserwują nas, że pokazujemy po prostu żywą historię. Oni mogą rzeczywiście zauważyć tą historię, jak ona się toczy, można powiedzieć, jak ją przekładamy. Tu spotkały się ścieżki i historyków, i rekonstruktorów. Bardzo, bardzo dziwni ludzie stworzyli jakąś masę krytyczną, która spowodowała, że żyje to Westerplatte. No to miejsce to już wyglądało tak źle, że trzeba było rzeczywiście podjąć jakąś inicjatywę, aby wyprowadzić to miejsce z takiego dna, gdzie już po prostu niżej nie można było upaść. Niszczące zabytki, śmieci, które zalegały po prostu we wszystkich możliwych... Bo Westerplatte było... głównie zniszczył PRL, prawda? No to największe zniszczenia niestety przyniosły lata 60. i 70. Westerplatte było w świadomości narodowej znakiem i symbolem tak silnym, iż komunistyczni propagandziści specjalizujący się w niszczeniu całej pamięci września zastosowali dosyć subtelne, jak na nich, przeniesienie akcentów. W miejsce Westerplatte pojawiła się w obiegu brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte i skorupa czołgu T-34, jakich dziesiątki straszyło z postumentów w całej Polsce. Zaś historyczną przestrzeń poddawano kolejnym modyfikacjom i redukcjom przy użyciu spychaczy. Znikały zabytki po prostu pod łopatami. No i był kopalek. To pewien fałszywy symbol, został tylko postument po sowieckim czołgu. No na szczęście czołg trafił w dobre ręce w Muzeum w Drzonowie. No nie wiadomo, ale że jest to się gryzł z tą symbol, historią, który, symbol, który trafił na Westerplatte w latach 60. tylko dlatego, że była planowana wizyta Chruszczowa na Westerplatte i trzeba było jakoś nawiązać historycznie Westerplatte, powiązać z 45 rokiem. Natomiast historycznie Westerplatte to jest spory teren. Wy zagospodarowaliście na razie fragment. Jest to akurat wschodnia część półwyspu, ta najmniej zdewastowana pod względem topograficznym, ale zdewastowana pod względem, jeśli chodzi o relikty. Część z nich ukazaliśmy tutaj akurat... No właśnie, podejdźmy tam bliżej. Zajmujecie się prawdziwą militarną archeologią. To wszystko kryły chwasty i zwały ziemi. Tak jest. To co akurat pamiątka po wojskowej składnicy tranzytowej, fundament po jednym z 12 najmniejszych magazynów amunicyjnych, które się tutaj znajdowały. Tych magazynów amunicyjnych było 19. Ten akurat 20... Trafiony bombą? Tu prawdopodobnie w miejscu, w którym stoimy, rozsunęło. Bardzo blisko upadła bomba 2 września z samolotu Stukas, które bombardowało właśnie składnicę wieczorem 2 września. A to robota społeczników, jak nie mam, bo to... To jest w dużej mierze inicjatywa naszych stowarzyszeń plus tutaj firmy, które zostały zaangażowane w rewitalizację Westerplatte. Zachwycający jest pietyzm, z jakim traktują autorzy projektu realia historyczne. Działa zdobyte niezwykłymi fortelami, dokładnie takie jak we wrześniu, a więc Putiłówka kaliber 76, model 1902. I dokładnie taka jest. Działko przeciwpancerne Boforsa, UR, RKM, wzór 28. Sami zaś rekonstruktorzy nie są anonimowymi żołnierzami z Westerplatte, lecz odtwarzają postacie zdefiniowane co do stopnia, nazwiska i losu. Wspaniale, że stworzyliście również pewien system edukacyjny. To nie jest tylko tak, że chłopcy biegają z karabinami, prawda? Że to wszystko ma swoją opowieść, swoją fabułę. Otóż bierze kolega do ręki CKM i wymienia nazwisko czy nazwiska 3 ludzi, którzy zginęli w tym CKM-ie. To jest niezwykła praca badawcza. No to jest... nie można o tym zapomnieć, bo powiedzmy jest to już taki okres, że tych weteranów zostało rzeczywiście mało. Nie ma już kto tej historii przekazywać. Tą historię trzeba podtrzymać i przekazywać i pokazywać ją dalej w sposób taki, jaki sobie rzeczywiście chociażby ci, którzy tutaj walczyli, żołnierze z Westerplatte, tak jakby chcieli to widzieć, jak oni to rzeczywiście marzyli. Bo oni marzyli
od momentu, kiedy skończyła się wojna, marzyli, żeby Westerplatte pokazać jako pole bitwy, a nie taki park zapuszczany z roku na rok coraz bardziej. Oni marzyli, żeby pokazać, że warunki, w jakich oni musieli tutaj walczyć w 1939 roku. Docelowo będzie to żywe muzeum? Nowoczesne muzeum, żywe, multimedialne, które będzie, no można powiedzieć, przenosiło w czasie... Nie tylko 1 września. Nie tylko 1 września, ale przez cały rok i tak, żeby nikt nie czuł się zawiedziony, że przyjedzie tak, jak powiedzmy przyjechałby dzisiaj i spodziewałby się coś zobaczyć, coś dowiedzieć, nie ma nic. Poza a tutaj, nami, a tutaj przewalają się tłumy ludzi, bo przez wybrzeże przepływa każdy Polak przynajmniej raz do roku. To jest wielka szansa nauczania historii. No to jest Westerplatte, jest przede wszystkim jednym z tych niewielu polskich symboli, który jest rozpoznawalny na całym świecie. Więc ktoś, kto słyszał o Westerplatte, że tu się rozpoczęła II wojna światowa, symbolicznie... Tu każdy z nas musi odbyć patriotyczne rekolekcje, bo to jest taki obowiązek Polaka. Ale właśnie no nie w takich warunkach, jak to było przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Tylko rzeczywiście właśnie, żeby ta historia przenikała i żeby można ją było chłonąć. Tu widać ileż archeologicznej roboty, bo pod tym chem są zarysy murów. Tak, tu jest fundament średniego magazynu, typu średniego magazynu amunicyjnego, który miał powierzchnię 78 metrów kwadratowych. Był otoczony dodatkowo, zabezpieczony wałem. To jest wszystko do, w tej chwili do zrekonstruowania, do wyciągnięcia z ziemi. Będzie to tak ukazane w najbliższym czasie, tak jak te poprzednie magazyny amunicyjne, te mniejsze. Docelowo być może również będzie brana pod uwagę odbudowa, bo odnaleźliśmy oryginalne plany architektoniczne. Tą robotę widać najlepiej. To jest akurat, z tego jesteśmy bardzo dumni, bo udało się ukazać fundamenty największego magazynu, magazynu numer 1, przy którym znajdowała się placówka Wał, czyli miejscu, gdzie padły pierwsze strzały. A w momencie, jak wchodziliście w teren, widać cokolwiek było z ziemi? Był tylko widoczny tutaj mały fragmencie, jakiś akurat tu znajdujący się pod rekonstruowaną rampą. Pozostała część była pokryta lasem, gęstwiną krzaków, no jakieś pół metra ziemi było na tym. Dobra, to z kolei dla archeologa, czy to jest jakaś szczególna archeologia? Dosyć nietypowa. Jest to archeologia, która dotyczy tutaj konkretnych osób, konkretnych zdarzeń, rzeczy, które wiemy, które mamy w źródłach pisanych, które mamy na zdjęciach, filmy, prawda, były kręcone w czasie wojny. No i archeologia taka, no archeologia XX wieku, prawda. Amunicja, caperzy, te sprawy. Jest to archeologia nietypowa też z tego względu, że wiemy z planu, gdzie co stało. To nie jest takie odkopywanie różnych obiektów po macku, to jest po prostu odkrycie konkretnej rzeczy. I wiecie, stwierdzenie, że ta rzecz jest. Dalej będzie narożnik. Tak. I następnie odsłanianie już całej budowli. To jest właśnie to, czego się zawsze domagam od tych, którzy jakieś miejsca historyczne chcą potraktować z szacunkiem. Stawiają zwykle pomnik, ale zapominają o tym, że powinna się pojawić ikonografia, opis. Wy to widzę doskonale rozumiecie. Czyli informacja, no to jest rzecz, na którą myśmy stawiali od początku. I tak jak nasz wstępny projekt rewitalizacji Westerplatte, który opracowaliśmy w 2003 roku, to określał, że takich miejsc, gdzie tego typu tablice powinny stać się co najmniej 80. Miejsc, które pokazują, że tu się coś wydarzyło, tu coś się znajdowało. To jest miejsce historycznie ważne. To naprawdę zachwycające, jak niezwykła energia pasjonatów pozwala po raz kolejny wygrywać bitwę o prawdziwą narodową pamięć. A gdyby w boju o godne oblicze tego miejsca najnowszą załogę Westerplatte trzeba było wesprzeć, zapewne nie byłoby problemu ze skrzyknięciem batalionu pospolitego ruszenia z całego kraju, co spokojnie w imieniu środowiska tropicieli historii możemy zadeklarować.
Zawsze mam ochotę do naszych historii dopisywać puenty. I taką puentą będzie moment, kiedy jeden z zabytków wydobytych daleko stąd, bo z jeziora Siemień pod Parczewem, kamerę, fotokamerę z wodno-samolotu Kant położymy tu w tym pięknym miejscu jako eksponat muzealny. Kant to dla nas wiele lat poszukiwań i niezwykła przygoda. Najpiękniejsza maszyna morskiego dywizjonu lotniczego w Pucku. Dramatyczny lot w pierwszych dniach wojny na południe i zagłada pod niemieckimi bombami w stawie Siemień. Szukaliśmy szczątków 8 lat. I zawsze mieliśmy taką ideę powrotu, oczywiście w wymiarze symbolicznym, tego, co z maszyny zostało, nad morze. Nie zdarzy się to od razu, ale w miarę postępu prac wydobywczych i konserwacyjnych będziemy powiększać ten jedyny w swoim rodzaju historyczny depozyt. To jest ten piękny moment, który marzył mi się od początku, żeby pod gablotą symbolizującą historię morskiego dywizjonu lotniczego położyć te pamiątki wydobyte z jeziora Siemień. Adaś, nie na próżno nurzałeś się w błocie, aby był dzień wyjątkowo skwarny. Adam przyjechał w potężnym, suchym kombinezonie do nurkowania. To było mocne przeżycie. To była ciężka praca. Ciężka praca, ale i efekty niesamowite. Okazało się, że wydobyliśmy z dna jedyną kamerę do zwiadu powietrznego, jaka istnieje w tej chwili w muzealnych zasobach w Polsce. Tak. Myślę, że to nie ostatni zabytek. No nie ostatni zabytek, bo tam czeka nas mnóstwo rzeczy, a to jest Sebastian, który jest naszym pomostem pomiędzy dalekim Siemieniem, Kantem, a tutaj tym marynarką wojenną. Historia naszych poszukiwań Kanta zaczęła się właśnie tutaj, kiedy spojrzałem, będąc w tym muzeum, na tą taką gablotkę z małą ilością eksponatów, bo to wszystko tylko eksponaty takie okołolotnicze, prawda? Pomyślałem, nie, w jeziorze Siemień są piękne rzeczy. Te piękne rzeczy już są po konserwacji. O. To jest kamera do zwiadu lotniczego. Igiel. Trzeba powiedzieć, że wcześniej były kamery tego typu robione przez angielską firmę Kraus. Kamery bardzo kiepskie, przywożono je do Polski, montowano tylko tabliczki PZO. Natomiast potem, kiedy pojawił się ten wspaniały samolot w planach zakupowych, powiedziano nie, trzeba kupić przyzwoitą kamerę i kupiono właśnie kamerę te kamery. Eagle. To jest mechanizm wewnętrzny już po konserwacji. Swego rodzaju balans jak w zegarku, służący do regulacji prędkości przesuwu kamery. Film zapewne zakładano tutaj. Tu jest jeszcze bodajże, mam drobne elementy, ponieważ moja kamera była w bardzo złym stanie technicznym i tylko... No ona płonęła, to widać. Pod wpływem ognia i wylanych kwasów z baterii, szczególnie tutaj widać, tej części widać, bateria. Aluminium po prostu rozkłada się. No niemniej jednak jest to pierwszy eksponat, który będzie można tutaj położyć. Będzie w tym tygodniu już to trafi tutaj na stałą ekspozycję na pokład właśnie okrętu. I obiecuję Wam również duże rzeczy, bo leżą na przykład dźwigary skrzydła w błocie, tam trzeba by eksponować gdzie indziej. Zapraszam poza tym kolegów z wybrzeża na poszukiwania w jeziorze Siemień. I jeszcze słów kilka o naszych zamiarach. Mając już stosowne zezwolenia leśników i konserwatora zabytków, rozpoczynamy w Lasach Parczewskich poszukiwania dwóch kolejnych baz powstańczych. Relacja niebawem. Do zobaczenia.